Kiedy skupienie, skupienie, dzisiaj tylko kontent. Cześć, witam was w nowym odcinku i dzisiaj odpowiemy na pytania, które ostatnio zadałyście nam na Instastory, także będzie ciekawie, zapraszam. Dobra, pierwsze pytanie. Jak się poznałyście? To dziewczyny się poznały pierwsze, czyli Antosia z Martyną, a dopiero potem ja dołączyłam do tego składu. Tak, my poznałyśmy się przez TikToka, obserwowałyśmy siebie nawzajem, pisałyśmy już coś tam do siebie, ale to wszystko było takie, wiecie, trochę ghosting. No i w końcu ja zobaczyłam Tosię wychodzącą z Galerii Krakowskiej i napisałam do niej, czy to ona. I no tak, tak, byłam dzisiaj w Galerii Krakowskiej i tak się dowiedziałyśmy, że obie mieszkamy w Krakowie. Poszłyśmy razem do bawialni z dzieciakami i Tosia mi wtedy powiedziała, że jest jeszcze taka Ania z Krakowa i miałam się z nim spotkać. I może się spotkamy wszystkie razem. Ja mówię, no jasne, super pomysł. No i spotkałyśmy się wszystkie na urodzinach Ediego. Tak, czyli Strata jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna. Wtedy się tak naprawdę wszystkie poznałyśmy. Nasza rocznica. Będziemy mieć rocznicę. Poznanie. Poznanie. Chodzenie. Chodzenie. No można tak powiedzieć, no bo ja wcześniej z Anią pisałam też i dlatego jak spotkałyśmy się z Martyną, to zaproponowałam, że jeszcze się spotkamy z Anią, bo to w sumie pomyślałam sobie tak, że może to ma sens niż spotykać się osobno i osobno. Tak, tak. I miało sens. I miało sens. Dobra, no, następne pytanie. Gdzie są dzieci, jak nagrywacie? Najbardziej chodzi o Ediego. Gdzie jest Edi? Gdzie jest Edi? Gdzie jest Edi? Edi jest w drugim pokoju z Leonem i ja zaraz się nimi zajmuję, a Igusia jest tutaj. Bawi ona jest tutaj, rozumiecie to? Ale to nagrywamy, więc da się z dzieckiem, da tak, się. Tak, ale najczęściej są po prostu ze swoimi tatusiami. Tak, Edi też jest ze swoim. Edi ma tatusia i jest wujkiem Arkiem, zazwyczaj jadą do jezera. Czasami dołącza na nich Łukasz. Łukasz jest zawsze najbardziej zajęty niestety. Ale tatusiowie się tam organizują sobie swój czas w tym czasie. No, ale zazwyczaj jesteśmy sami. Co jest też super. No, tak, ale w tym tygodniu miałyśmy kryzys i nie miał się kto zająć dziećmi, więc dzisiaj jest taki po prostu odcinek. Wujek, specjalny, ci odcinek specjalny, bo dzisiaj jest odcinek z dziećmi w tle. Więc jak słyszycie jakieś krzyki, piski i tak dalej, to dzieci są w tle. Są z jazerem, ale wiecie. Tak, ale kolejnym pytaniem. Jaki typ rodzica was najbardziej denerwuje? Trzymaj, ja bym musiała zrobić... Juicy! Ja bym musiała zrobić research, jakie są typy rodzice w ogóle. Okej, to będzie hejt na nas straszny, ale ja nie znam tych nazw, jakby, jakie są typy rodzica. Ale nie, ja mam takie, wydaje mi się, że możemy powiedzieć takie cechy, które nas denerwują w innych rodzicach. No, rodzic agresywny. No to na pewno, to takie... No, to takie, tak, no, ale też skrajność, no, tak. Ja mam na przykład, że denerwują mnie oceniający rodzice. Tacy, że oceniają drugiego rodzica za wszystko, a też ja wychodzę z takiego założenia, że nie znam rodzica, tego drugiego rodzica, tego z czym on walczy, jakie ma życie, jakich ma bliskich, jaką ma sytuację w ogóle życiową, więc nawet jak robi coś, co nie zgadza się ze mną, czy nawet z badaniami naukowymi, to nie oceniam go, bo po prostu jesteśmy czasami z różnych kultur w ogóle i z różnych, mamy różny background. Dokładnie. Więc rodzic oceniający łączy się z rodzicem wszechwiedzącym trochę. Taki rodzic po prostu, który wie wszystko najlepiej i nie można mu nic też powiedzieć właśnie koryguje cię, że na pewno wiesz mniej niż on. To jest trochę takie trochę tak. Zazwyczaj rodzic oceniający jest wszechwiedzący. Chociaż powiedziałabym, że nie zawsze, bo czasami rodzice oceniający też są tacy, że oni się tak wychowali, to tak już musi być. A no tak, też, nie? Tak. No i dołączamy te wszystkie typy rodziców, typu agresywny, jakiś wulgarny, no to, to jest wiadomo, ale to już chyba nie muszę o tym mówić, bo to są takie skrajności, że chyba... No tak, ale to jest takie trochę trudne pytanie, dlatego że...
Ciężko jest ocenić człowieka, na przykład, nie wiem, czy staram się właśnie, rodzic oceniający. Ja się staram bardzo nie oceniać, jeżeli jadę tramwajem i na przykład mama jest już cała zdenerwowana. Jesteś świadkiem po prostu jednej sytuacji. Tak, i jednej sytuacji, bo nie wiemy, co się działo przez cały ten dzień. Być może to jest po prostu szczyt góry i widzimy tą sytuację, więc tak, także. Bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że być może jeżeli coś bym powiedziała, że coś jest nie tak, jakby takie rodzicielstwo mi nie pasuje, ja nie wiem, co tam się dzieje w domu, wiecie, o co chodzi, więc tak, takie myślę, że takie oczywiste to jest odpowiedź na pytanie. I ja też wychodzę często z takiego założenia, że staramy się robić to, co jest najlepsze w sytuacji, którą mamy i jakby z zasobami, które mamy, a czasami tych zasobów nie ma dużo, bo nie mamy, nie wiem, pomocy, czy jesteśmy samodzielną mamą i tak dalej, więc czyli oprócz przypadków patologicznych, rodzic oceniający. Tak. Najtrudniejszy okres podczas macierzyństwa. Jaki to był dla was? Dla mnie to był właśnie jak Iga była noworodkiem. To był dla mnie najtrudniejszy moment, bo mogłoby się wydawać, że wtedy była najmniejsza, więc miała najmniej aktywności, ale jakoś ja się tak nie potrafiłam odnaleźć w tej nowej sytuacji, że mimo, że na przykład ona spała, to ja moje myśli się ciągle kręciły wokół dziecka i ja nie potrafiłam sobie zorganizować czasu i byłam po pewnym czasie taka zmęczona już tym, że po prostu teraz to tak ciężko wspominam. Mimo, że nie miałam żadnej depresji ani baby bluesa, to mimo wszystko właśnie ten okres najgorzej wspominam. I też jakby z perspektywy drugiego dziecka najbardziej właśnie też boję się znowu tego czasu noworodkowego. Dla mnie najtrudniejszy etap to był tak samo jak dla Ani etap noworodkowy, dlatego że miałam lęki poporodowe, więc dla mnie tym bardziej był on ciężki. Myślę, że drugim takim, bo ja miałam dwa ciężkie etapy. Drugi etap to było to około właśnie półtora roku, gdzie Leon chciał robić już wszystko, ale jeszcze nie umiał się komunikować i ja nie do końca wiedziałam, co mam zrobić i jakby musiałam go ciągle nosić, bo on chciał, plecy mnie bolały, jakby on już chodził, ale no nie chodził na tyle dobrze, że wiecie, no jakby to najgorsze, że to przede mną. Ale to był już ten etap. Tak, to jest ten etap teraz, w którym wy jesteście, myślę. I to był też taki drugi dla mnie ciężki etap. I dla mnie najlepszym etapem, chociaż tak za każdym razem mówię, że teraz jest taki najfajniejszy etap, ale jest teraz, gdzie Leon już mówi coś, gdzie może się sam bawić na chwilę, sam się zająć. To jest ekstra, że idzie sobie do swojego pokoju. Na przykład ja mam tą chwilę, żeby tam ugotować śniadanie czy tam obiad. I taki stał się bardziej samodzielny. To jest takie bittersweet, bo wiadomo, jest mi trochę przykro, że jest taki trochę samodzielny. A z drugiej strony to jest taka wielka ulga, więc no tak. Dla mnie i chyba też dla mojego męża, Arkadiusza, to było takie oficjalne, to było bardzo oficjalne. Chyba teraz jest najtrudniejszy etap. Szczerze mówiąc, jak był noworodkiem, to karmienie piersią, ale to było tylko jakby karmienie piersią, a wszystko inne było dla mnie takie przyjemne i takie, tyle na to czekałam i naprawdę było bardzo miło i to był fajny etap dla nas, ale teraz jest ciężko, bo Eddie śpi mniej niż jak był noworodkiem. W sensie nawet nie chodzi o to, że w dzień, ale w nocy. Budzi się na dłużej. Jak był noworodkiem, to on pięknie spał. I w ogóle jak był niemowlakiem, to też pięknie spał, a teraz już nie śpi pięknie. Coś mu się poprzestawiało. I już ma takie, że właśnie coś chce, ale nie potrafi tego powiedzieć, więc on się frustruje. No i tak. Rozumiem. Jakby ja jestem wami obiema, że tu i tu. To były dla mnie dwa trudne etapy. Miałaś najgorsze. Ona miała najgorsze. No, ale teraz za to mam high life. Będziecie tam, będziecie. To jest już niedługo. Tak. Co sądzicie o nastoletnich ciążach? Powiem tak. Gdyby mój syn przyszedł do domu, zrobię wszystko, żeby... Nawet nie jestem w stanie zrobić nic ostatecznie, tak? Ale ja rozmawiałam na ten temat z Jezerem i my chcemy być bardzo otwarci, jakby jeżeli będzie nas o coś pytał, oczywiście dostosowane do wieku będą odpowiedzi, ale
ale raczej chcemy mu o wszystkim mówić, chcemy też mówić o naszych doświadczeniach, o naszych błędach i raczej zrobię wszystko po prostu, żeby go przygotować do dorosłego życia jak najlepiej, jeśli chodzi o ten temat, ale jeżeli tak się zdarzy, że przyjdzie i mi powie, że no mama, wiesz... Tutaj jest Iga wciąż. Ja bardzo chcę, żeby ta przyszła dziewczyna, która przyjdzie do nas, żeby się czuła jak w domu, żeby się czuła po prostu swobodnie i chcę zrobić wszystko, żeby tak było. Dlatego, jeżeli tak się zdarzy, że on przyjdzie i powie mi, że mamo jest taka, Kaśka jest w ciąży, Iga jest w ciąży. No, co mi przyjdzie, że ja będę zła albo że będzie mi jasne, czy wolałabym, żeby to było później? Tak, jakby uważam, że na wszystko w życiu jest taki właśnie fajny czas, że ta młodość taka jest fajnie, jak nie ma takich odpowiedzialności jak na przykład dziecko. A jeżeli to dziecko będzie, no to pomogę i ja jestem takiego zdania, że doradzać będę, żeby lepiej nie, ale jak się tak stanie, no to... Ja też myślę dość podobnie, ale ciekawe, że to ugryzłaś z perspektywy mamy. Ja może spróbuję to ugryźć z perspektywy, jak ja bym zaszła w ciążę. A. No to też jest ciekawa perspektywa, nie? No tak. W takim wieku nastoletnim. No, wydaje mi się, że to też jest taki czas, że jeszcze się chodzi do szkoły, bo myślę o takim nastoletnim wieku typu 16, 17, 18, kiedy jeszcze właśnie się chodzi do szkoły i tak dalej. Na pewno jakby dochodzi ci bardzo dużo odpowiedzialności. Więc świadomie nie zdecydowałabym się na ciążę wtedy, no bo nie wiem, czy czerpałabym aż tyle radości, bo nie miałabym takich możliwości na przykład finansowych, żeby powiedzmy właśnie, nie wiem, czy kupić temu dziecku rzeczy, ale też nie miałabym takich możliwości finansowych, że na przykład po macierzyńskim zostaję jeszcze dłużej z tym dzieckiem. No nie? No i też jak ze szkołą, no nie, że czy ja bym miała ten macierzyński, czy bym podczas niego chodziła do szkoły, więc dochodzi dużo takich rzeczy czysto praktycznych i z tego powodu świadomie bym się nie zdecydowała, ale wydaje mi się, że jakby coś takiego się wydarzyło, byłabym całkiem fajną mamą. Nastoletnią mam na MTV. Tak, oglądałam. No ale też właśnie wydaje mi się, że często takie, czy ktoś jest dobrą mamą, nie zależy od wieku. No. A ja może powiem to z innej jeszcze perspektywy. Czyli nie, koleżanki. Bo ja miałam koleżankę właśnie w szkole, która była w takiej nastoletniej ciąży i powiem wam, że ja pamiętam, że to był bardzo, bardzo trudny okres właśnie dla tej mojej koleżanki, dlatego że ona się czuła bardzo taka wytykana, wiesz, palcami, miała bardzo nieciekawą sytuację w domu, bo rodzice jak się dowiedzieli, no to oczywiście, o Boże, co się stało, koniec świata, przecież ty w szkole i w ogóle. I naprawdę ja wiem, że to był bardzo, bardzo ciężki okres dla niej, mimo że u nas w szkole akurat ludzie podchodzili do tego dość fajnie i jakby, no nie wiadomo, nikogo nie wytykał palcami i tak dalej, była naprawdę taka młodzież w porządku. Natomiast właśnie pamiętam, że ona to bardzo przeżywała, aczkolwiek na przykład teraz ona ma już, można powiedzieć, dorosłego syna, a ja mam no, malutkie dziecko, więc widać, że ta różnica, przecież wtedy ten okres, ja pamiętam, ona podchodziła w ogóle do testu gimnazjalnego, trzeciej gimnazjum w ciąży, no to jak ja sobie teraz o tym myślę, to ja, szczerze, ja nawet nie wiedziałam, jak to się robi, bo ja się później dowiedziałam, bo mnie rodzice nie uświadamiali. Więc ja byłam w szoku, no nie? Ale naprawdę, no tak naprawdę całe życie jej, no to było poświęcone macierzyństwie i tak naprawdę do tej pory, tak jakby teraz z perspektywy czasu widzę, że ona na przykład teraz bardziej odżywa i więcej sobie podróżuje, więcej coś robi dla siebie. Natomiast właśnie dla mnie ten okres jest ten macierzyństwa teraz, więc no jest na pewno inaczej. Na pewno dochodzi właśnie do tego taka stygmatyzacja społeczeństwa i nawet jeśli personalnie, powiedzmy, nie wytykają takiej osoby, to wydaje mi się, że zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest takie, że no patrzą się na mnie albo nie, że... Ona chyba sama się z tym źle czuła, mimo że tak naprawdę właśnie w szkole czy wśród nauczycieli nie było tego czuć, że ktoś się na nią źle patrzy czy coś takiego, jakby u nas akurat było pod tym względem fajnie. Jak jest dziewczyna w takiej sytuacji, to myślę, że przez to właśnie, w jakim jesteśmy w społeczeństwie, to ona nie ma możliwości nawet ostatecznie cieszyć
widzicie tą ciążę. Mm-hmm. Wiecie, że tak, nie ma tego takiego, o patrzcie, tu mam brzuszek, mm-hmm. ja, tylko bo właśnie się chowa, wiecie, nie ma tego takiego oczekiwania radosnego, mm-hmm. nie? Tylko jest takie bardziej przerażające. To jest właśnie takie trochę nawiązanie do tego, kiedy jest odpowiedni moment na ciążę. Ja bym powiedziała, że odpowiedni moment na ciążę też tak jak się planuje, nie? Nie mówię jak jakby to się stanie szczęśliwym przypadkiem, albo nie. też czasami nieszczęśliwym. No zależy jaka jest sytuacja u ciebie i tak dalej. Nieważne. Ale wydaje mi się, że najlepszy moment jest taki, kiedy też powiedzmy finansowo możemy sobie pozwolić na to, żeby nie martwić się cały czas, żeby właśnie czerpać przyjemność z tego macierzyństwa, nie? Są ludzie, którzy mają 18-19 lat i są w ogóle gotowi, mają mieszkanie, są całkowicie samodzielni finansowo i tak dalej. Go for it. Jakby super. I jeśli to czujesz, super. Ale często taki okres przychodzi, jak się ma na przykład 30 lat. I to też jest super. To też chodzi o to, żeby być mentalnie gotowym. Tak, ja myślę, że to bardziej chodzi właśnie o tą mentalną gotowość na to i nawet już nie do końca finansową, chociaż właśnie fajnie, jak są pieniądze, no wiadomo. Wiesz, ale bardziej finansowo chodzi mi o to, że zarabiasz sam na siebie, a nie, że na przykład jesteś zależny od twoich rodziców. Tak. Ale, ale myślę, że jak obie osoby po prostu decydują się na to, to jest odpowiedni moment. Nie jedna, tylko dwie. Tak, dwie warto osoby. Mieć wsparcie jednak. I u nas tak było, że my po prostu od razu po ślubie wiedzieliśmy, że jeżeli los nam da, to będziemy po prostu mieli dziecko. Dlatego, że z doświadczenia naszych znajomych wiedzieliśmy, że to nie jest tak łatwe zajść w ciążę. W jakim jesteście wieku? I w jakim wieku zostałyście mamami? Ja mam teraz 31 lat i zostałam mamą, jak miałam 29. Ja mam teraz 32 lata i zostałam mamą, jak miałam lat 30. Ja mam teraz 26? Czy ja mam 26? Prawdopodobnie mam 26 i zostałam mamą, jak miałam 24 lata. Mhm. Czy planujemy zamieszkać razem? Tak. W idealnym świecie to będzie byłby dom jeden TikTokerów, wielki dom. Domatek z TikToka. Tak, jakby ktoś jeszcze chciał zamieszkać z nami, ktoś chciał nam dać dom. Przestrzeń. Świetny pomysł, Stosiu. Piszcie w komentarzach. Czy chciałybyście mieć więcej dzieci i jeśli tak, to jakiej płci? Ja mogę zacząć, bo ja wiem. Ja bym chciałabym mieć jeszcze dwoje dzieci i chciałabym, żeby teraz następnym dzieckiem była dziewczynka, jakbym sobie tak mogła wybrać, a kolejnym, żeby był chłopiec. Czyli żebyśmy mieli dwie dziewczynki i chłopca. To jest takie moje marzenie. Ale by było super. No naprawdę. Nie wiem, czy damy radę i czy Bozia pozwoli, ale by tak było po prostu wymarzone wtedy. Ja bym chciała mieć drugie dziecko jeszcze i myślę, że dwójka to jest taka idealna liczba, chociaż kiedyś myślałam o czwórce, ale tak, żeby była dwójka, żeby już poszły powiedzmy do przedszkola albo nawet do szkoły i kolejna dwójka wtedy, ale zobaczymy. Myślę, że taką realistyczną wersją to jest dwoje dzieci i w sumie jest mi trochę obojętne, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, nie wiem. W idealnym świecie miałabym piątkę dzieci i to by była trójka dzieci biologicznych i dwójka adoptowanych i tylko jeżeli będziemy bardzo, bardzo bogaci, że będziemy mogli zapewnić super życie i tą dwójkę adoptowałabym trochę później, jak moje dzieci będą starsze i nieważne w jakim wieku by to były dzieci, ale to jest w idealnym świecie, gdyby się tak dało. Ale myślę, że jakby ostatnio zaakceptowałam fakt, że jeżeli będzie tylko Leon, to będzie tylko Leon, ale bardzo chciałabym mieć drugie dziecko. No trzecie to już w ogóle super, ale a jeżeli chodzi o płeć, no to tak, chciałabym dziewczynkę, bo chciałabym doświadczyć po prostu takiego innego macierzyństwa, a z drugiej strony chciałabym, żeby Leon miał brata. Także jakby cokolwiek to nie będzie, ale ja to mam będzie trochę super. Też właśnie podobnie, że jakby cokolwiek nie będzie, to będę się cieszyć z innego powodu. O. Ale wiecie, co jest najzabawniejsze, że jak my zanim dowiedzieliśmy się, że będzie dziewczynka, to my w ogóle chcieliśmy chłopca, tylko chłopiec, jakby byliśmy tak sfokusowani, że nawet wszyscy znajomi rodzina nam mówiła, że będzie chłopiec, no nie? I jak my się dowiedzieliśmy, że będzie dziewczynka, to my byliśmy w tak ciężkim szoku, że ja wręcz nie wiedziałam, co nam powiedzieć, zatkało mnie. A na przykład teraz ja już bym chciała kolejną dziewczynkę. Ja już na przykład nie chciałabym tak bardzo chłopca jak dziewczynka, na przykład Łukasz by nadal chciał chłopca bardzo, no bo wiadomo, to ojciec, syn, tak bo dalej. To jest inne doświadczenie po prostu, inne całkiem moim zdaniem i fajnie jest doświadczyć obu, myślę, ale jeżeli
jakby ja bym chciała mieć siostrę też. No ja też, dlatego jest super, ja mam coś takiego, przepraszam. Nie, ja bym chciała właśnie coś takiego, że ja nigdy nie miałam, wiecie, siostry, a na przykład miałam koleżanki, które miały siostry i mi się wydawało, że to jest tak cudowne mieć siostry, że możesz z nim wszystkim pogadać, iść na zakupy, pożyczyć kosmetyki, wszystko. No. Ale wiecie, a moi bracia na przykład zawsze byli razem, a ja byłam, wiecie, taka sama, no nie? A na przykład moje przyjaciółki też spędzały czas, powiedzmy, z rodziną, miały siostry, a ja byłam sama. No. No, więc jakby chciałabym dla Igi właśnie, żeby ona miała siostry, żeby miała taką psiapsię w domu. No. Czy wszystkie macie mężów? Tak. Tak, tak. Było proste. I też dzieci miałyśmy po ślubie. Jak, nie musicie obliczać. Nie, bo tak wszyscy obliczali. Zawsze jak ktoś mówi, że ma męża, to wszyscy, kiedy dziecko się urodziło, kiedy był ślub, zawsze jest to obliczanie, zawsze. Dlatego wam ułatwiłam. Proszę bardzo, nie macie za co dziękować. Dzieci zostały stworzone po ślubie. Ja mam kolejne pytanie. Kto wpadł na pomysł założenia kanału na YouTube? Ja nie wiem. A właśnie mi się wydaje, że Antonina wpadła na to. A to nie było tak naprawdę? I mi tak się kojarzy, że to Antonina wpadła. Ja nie wiem, mi się wydaje, że myśmy tak gadały o tym i uznałyśmy, że fajnie będzie mieć kanał na YouTube. Chyba to było takie wspólne, to była taka rozmowa, wiecie. Ja mam wrażenie, słuchajcie, na dygresję, że ja zawsze jestem tak z tyłu za wami, że wy wiecie jakieś takie trendy, muzykę, znacie, a ja taka, a co to jest w ogóle? Ja bo my mamy więcej zagranicznego kontentu na Może, ale bo jestem młodsza. A z tym też jest młodsza. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, tak, na pewno będzie następne Q&A, więc wybierzemy pytania, wrócimy tutaj. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia w następny wtorek.